Dzień dobry, witam serdecznie. Tak jak obiecałem, dzisiaj recenzja karabinów, karabinków pneumatycznych Lyra, Limited Edition, czy wersja limitowana w laminacie. I tutaj chciałem pokazać dwie rzeczy. Jeden karabinek jest bez regulatora ciśnienia. Drugą Lyrę mam taką samą, tylko że w drewienku. Wersję tak zwaną RG z regulatorem ciśnienia. I dzisiaj zobaczymy sobie, kartusze są mniej więcej tak samo napompowane, ile wyjdzie strzałów z tej i jak będą się układały te strzały na tarczy, kiedy będziemy widzieli jakieś odskoki opad. Tam są namalowane linie, więc sobie będziemy mniej więcej na 25 metrów próbowali te 50-60 strzałów oddać i zobaczymy, kiedy karabinek stanie się nierówny. Zobaczymy, czy test w ogóle wyjdzie. Karabinki są z pudełka, nieczyszczone lufy ze smarów fabrycznych. Zobaczymy też, czy strzały się będą układały. Dzisiaj powiewa, wieje troszkę, widać po drzewach, ale na takich dystansach nie powinno mieć to wielkiego znaczenia. I drugą rzecz, którą chciałem zaprezentować, jest to luneta Diana 4x16x40AO. Bardzo fajna luneta, niskobudżetowa, z Mildotem. Nie, przepraszam, to nie jest Mildot, tylko jest to luneta z krzyżem takim 30x30, albo bardziej zwanym jako duplex, czyli gładkim, gładki, cieniutki krzyż. Ja może kamerka to wyłapie. O. Ale lunety są naprawdę rewelacyjne z tego względu, że 470 zł kosztuje luneta. Naprawdę mamy tak, wieże regulowane bezpośrednio, wszystko ładnie opisane, podświetlanie, bateryjka, powiększenie 16, korekcja wzroku, działająca paralaksa, naprawdę działająca, a obraz naprawdę jak za taki mały budżet bardzo mnie zaskoczył, bo jest luneta bardzo jasna, klarowna, porównywalnie do tych tańszych lunet Discovery. Więc bardzo jasna, cienki krzyż, bardzo ładnie ostrzy. Wręcz bym powiedział delikatnie obraz, lepszy nawet niż w Hawku, tym Vantage'u, albo porównywalny. Jedyny minus, wszystko tak jest na plus. Jedyny minus, na pewno nie jest to luneta na karabinki sprężynowe, tylko na PCP. I druga rzecz, jeżeli komuś nie przeszkadza krzyż normalny, gładki, bez poprawek typu tam Mildot czy kreseczek, no to strzela wszystko krzyżem, ewentualnie poprawki wnosi na celu, czyli musi wiedzieć mniej więcej ile wyżej mierzyć w cel, lub koryguje sobie na wieży, pracą wieży dystans. To w zasadzie tyle, bo krzyż jest zupełnie gładki, czyli linia, ale jest fajny, cieniutki, czarny, dobrze go widać, jest ładnie wszystko zestrojone ze sobą i luneta naprawdę jak za 470 zł całkiem porządne szkiełko. A wracając do Lyry, to jest ta wersja limitowana w laminacie, czyli drewno laminowane. No i co, biorę się za zerowanie, bo mam do przestrzelenia dwie wiatrówki, do ustawienia dwie lunety. I potem będziemy patrzeć mniej więcej jak to wychodzi na tarczy, czyli wersja RG versus wersja bez RG. No i będę musiał się starać też oddać mniej więcej tą samą liczbę strzałów przy zerowaniu, czyli postaram się to policzyć i jak najszybciej wyzerować karabinki. Teraz wam mogę powiedzieć taką ciekawostkę, co mnie spotkało. No bardzo często spotykam się z tym, że klienci dzwonią i mówią: panie, odsyłam karabinek, nie mogę wyzerować lunety, brakuje zakresu. Ja mówię: proszę pana, proszę sobie sprawdzić ósemkę na lufie z przodu. Jak to wygląda? Gdzie jest ta ósemka? Gdzie jest ta ósemka? Jak to wygląda? I tak dalej. Mówię: no tutaj to plastikowe coś, co obejmuje lufę. No i faktycznie strzelam. Brakło mi zakresu na lunecie. Na luneta nowa, więc musi być dobra. I faktycznie przesunąłem palcem delikatnie tu po kartuszy, jest taki rowek prowadzenia, bo gdzieś w transporcie po prostu przekrzywiła się delikatnie na ósemce, czyli tutaj ta lufa, i była nie osiowo, była w tą stronę zepchnięta. Ja teraz skorygowałem, wyprostowałem tą
ósemkę i jest idealnie. Jeszcze teraz, jak mi się uda znaleźć mały imbus, to poprawię to małym imbusem. Tu popuszczamy z drugiej strony, dajemy ją neutralnie, tak jak ona wróci, poprawiamy ósemeczkę i wtedy tylko delikatnie z jednej i z drugiej strony łapiemy, aby ona luźno nie pracowała w tej ósemce. No i na tarczy jestem już w punkcie mniej więcej po połowie zakresu pomiędzy lewo a prawo, także mam jeszcze duży zakres zapasu zarówno w lewo, jak i w prawo. No to taka ciekawostka. Karabinek zapowiada się na tarczy obiecująco. Test skupienia 25 metrów Reximex. Lyra bez regulatora, śrut JSB 450. Będę starał się tutaj w te krateczki celować po 5 strzałów. Widzimy, że wieje. Pracują taśmy. Jeżeli chodzi o 25 metrów, to jest naprawdę elegancko. Tu jeden zerwałem, to się przyznaję. Mały paznokieć, ale pokażę wam jeszcze coś. Bo widziałem, że tańczę na tym stole, że dawno nie strzelałem i ręce mi pracują. I to tutaj, to były moje błędy. Ten karabinek ma potencjał, żeby strzelić wszystko w to samo miejsce, więc jeszcze raz przyczepię jedną tarczę i żeby nie oceniać też karabinka przez pryzmat strzelca, bo bardzo często piszą: o, siewnik, o, mój Air Arps to by zrobił to i to. Owszem, ale wy strzelacie czasami godzinami, ja nie strzelam, ja przyjeżdżam tutaj, wszystko pakowałem, stałem szybko, tętno chodzi, latam, układam to wszystko, gdzieś te tętno wchodzi już na ponad 100, siadam, tylko szybko wsadzam magazynek, bak, bak, oddaję 5 strzałów, więc tutaj jakiś kurczę olimpijczyk za przeproszeniem z wygodnej pozycji w środowisku zamkniętym, w szczelnicy zamkniętej zrobiłby pewnie coś takiego jak tutaj jest na dole, albo jedną przeszczelinę. Także nie traktujemy też karabinka, jego celności przez pryzmat moich filmów, bo może to nie odnieść tych lepszych rezultatów tak naprawdę, bo często są nasze błędy, czy moje, czy Maćka, czy chłopaków, więc podchodzimy do tego zdroworozsądkowo, czyli jeszcze lepszy strzelec, jeszcze lepiej śród dobrany, jeszcze lepsze warunki atmosferyczne spowodują to, że będziecie mieli jeszcze lepsze wyniki. Także ja tutaj nie uważam się za jakiegoś nie wiadomo jakiego super strzelca, ale aczkolwiek no, to było mnie jak jeden grosz na 25 metrów, no to uważam, że moja stara S400, którą miałem kilkukrotnie ten karabinek, też tak strzelała na 25 metrów, nie? Także tutaj mamy karabinek w laminacie za 1600 zł bez regulatora. 400 akurat też nie ma regulatora. Większość Arpsów nie ma regulatora. Nawet te najdroższe. Tam tylko w kilku, w dwóch czy w trzech modelach tak naprawdę już montują regulator. No w tych najdroższych chyba tam w 510 już doszły regulatory. No i co? Przejdźmy dalej do teraz strzelania. Poprawiam się lyrą bez regulatora na 25 metrów. Moim zdaniem jak najlepsze PCP, 5 strzałów, zobaczcie, nie mam jednogroszówki, bo widzę, że nie mam nic drobny, konieczynkę jakąś tu będziemy mieli, o, mogę przedstawić
Wielkość to jest mniejsza jak jeden grosik. Proszę bardzo. Jeszcze ile miejsca. Także to jest 5 strzałów. Elegancko. Wszystko. Tutaj moje błędy, pewnie ten dół, bo mi schodziło do dołu. To jest wersja wersja bez RG. Oddałem już dwa magazynki, czyli mamy 28 strzałów i teraz kolejne 1, 2, 3, 4, 32 strzały. I teraz będziemy strzelać dalej i zobaczymy, kiedy zrobi się opad. Wsadzanie magazynka do każdej lyry, czy daj stara, jest tutaj prowadzenie. Wsadzamy od tej strony i po tym prowadzeniu ma wejść łagodnie magazynek. Jak nie wchodzi, znaczy, że nie trafiliście tam w taką rynienkę i trzeba tu wycofać się z magazynkiem, żeby go nie poniszczyć i spróbować jeszcze raz. Tutaj, jak Państwo widzą, od tej strony, jak wchodzi magazynek, widzimy ilość, czyli 14 śrucin, i z tej strony możemy sobie kontrolować mniej więcej ilość strzałów, która nam pozostała. Nie korzystamy w Reximexach z wkładki jednostrzałowej. Śrut lubi wpaść pod popychacz. Wielu ludzi potem przytyka karabinek. Karabinek w ogóle nie oddaje strzałów i twierdzą, że karabinek się zepsuł, a jest to tak naprawdę wynik albo załadowanie kilku śrutów do lufy, albo powpadanie kilku śrutów pod popychacz. Wersja bez RG. Będę się starał tutaj cały czas mieścić w tym. Mamy już 28 strzałów. Teraz liczymy kolejne. Na razie mamy 42 strzały. Tutaj poszedł cały magazynek, 13 strzałów. Zobaczcie, paznokieć. Prawie tu tylko zerwałem pierwszy strzał, to był mój, widzieliście. 14 strzałów, cały magazynek. Mamy 42 strzały, ładuję dalej. Strzelam dalej. Mamy tutaj 13 strzałów. Mamy już 42 strzały, kolejny magazynek, 14 strzałów. Obiorę może gdzieś tutaj z boku punkt, żeby cały czas nie strzelać w tą konieczynę, żeby nie było nudno. Cztery. 56 strzałów mamy już. 56 strzałów mamy cały czas równo. 56 strzałów. To co? Znowu cały magazynek 14. Tylko pamiętajcie, że ja to już nie robię na celność, to od razu mówię. Tylko przeładowuję i strzelam, przeładowuję i strzelam, przeładowuję i strzelam. Cały czas tylko po prostu po górnej granicy tutaj mierzę, żeby na kresce być, żeby widzieć, kiedy będzie opad. Nie, to nie są już testy skupienia, tylko po prostu, żeby wystrzelać śrucinę, ale przy okazji widzicie przy szybkim strzelaniu, jaki to jest celny karabinek, więc to, co ja czasem mówię, że tak, że taką lyrą po dobraniu śrutu, a już nie mówię lyrą z regulatorem, będziemy zaraz mierzyć spokojnie, mogę stanąć szranki z
z HW100 czy F400, nawet jak przegram i będzie tam o milimetr, dwa różnicy ciaśniej robił tam karabinek z górnej półki, to wcale nie jest wstyd, bo naprawdę jak za 1690 zł wersja w laminacie bez regulatora i mamy już równych 60 strzałów, praktycznie 56 dokładnie, i ja jadę dalej, kolejny magazynek to będzie 56 i 4 to będzie 60, będzie 70 równych strzałów, czyli puszczę jeszcze jeden magazynek, tutaj będę się starał mierzyć i zobaczymy, czy już faktycznie zacznie nam tutaj to uciekać. Naprawdę trzy konieczyny, kolejny magazynek 14 strzałów i trzyma się w linii, czy mamy już 60 strzałów bez RG, tam było około 150 w kartuszu, jest do 130-135 można strzelać na takim dystansie, więc 60 strzałów, jeszcze jeden magazynek puśćmy, ostatni to będzie 77, będą 74 strzały. Będę strzelał tu, żeby też to było widać. I tak jak mówię, nie oszukuję nic, nie podnoszę. Nie podnoszę gdzieś tam na wieżach czy na celu, żeby oszukiwać. Po prostu nie. Teraz Państwo zobaczcie, po wystrzelaniu tych 56 strzałów było napompowane, no niecałe tam do tych 200 bar, było gdzieś 190. No to teraz mamy gdzieś około 150 barów. Połowę w kartuszu, no to teraz do 130, to będzie jeszcze 20 bar i już będzie czuć opad, czyli gdzieś 70-80 strzałów z kartusza będzie miała, może nawet w porywach wiatru by się 90 wyciągnęło, ale 80 przyjmiemy, czyli karabinek oszczędny, to jest duża liczba strzałów. Mam 56 wystrzelanych, widzicie jak równo bije na tarczy w filmiku, a tutaj macie połowę kartusza, nie? Także można przyjąć, że naprawdę jest ok, kartusz jest pompowany do 200 barów. W Daystarze do 250 i to są w zasadzie te różnice, choć tutaj tym kształtem kolby, tą opływowością, tą fajnym designem bardziej podoba mi się troszeczkę lyra, szczególnie ta w laminacie. A ja ładuję kolejny magazynek i jedziemy kolejne 14 strzałów. Kolejne 14 strzałów, czyli mamy 60 równych strzałów i mamy tak naprawdę trzy konieczyny, kolejny magazynek 14 strzałów i trzyma się w linii, czyli mamy już 60 strzałów bez RG, tam było około 150 w kartuszu, jest do 130-135 można strzelać na takim dystansie, więc 60 strzałów, jeszcze jeden magazynek puśćmy, ostatni to będzie 74 strzały, będę strzelał tu, żeby też to było widać. I tak jak mówię, nie oszukuję nic, nie podnoszę gdzieś tam na wieżach czy na celu, żeby oszukiwać. Po prostu mierzę w górną linię cały czas, jak wyjdzie, tak wyjdzie i tak sobie strzelam.
i kolejne 14 strzałów puścimy. Będziemy mieli 74 i chyba na tym zakończymy test. Zaokrąglimy do 80, bo jak 74 jeszcze będzie równo, to znaczy, że te 80 strzałów ma na pewno karabinek. Więc tak jak podaje producent w opisie, te 80 strzałów równych, to faktycznie można przyjąć, że jest i spokojnie nadaje się ten karabinek do rozpoczęcia przygody w HFT, bo spokojnie przejdziecie tor, a jeszcze znaleźć sobie zakres na nim, w którym on jest najrówniejszy, czyli na przykład przykładowo między 180 a 140 i mamy spokojnie na torze do oddania tych 50-60 równych strzałów, gdzie na torze z reguły maksymalnie to jest 40 lub 30 figurek, więc spokojnie Wam starcza do przejścia toru bez dopompowywania karabinka. No i tyle. Fajny, dość ciężki, dość stabilny karabinek. Zawsze lepszy jest troszkę cięższy karabinek niż za lekki i za mały, który będzie Wam latał, pracował, nie będziecie potrafili go mięśniowo poprzez siłę swoich mięśni ustabilizować. Lepiej to wychodzi jednak z cięższymi, lepiej wyważonymi wiatrówkami, więc tutaj nie boimy się jakby tej długości czy wagi. Nie, szczególnie moją sugestię kieruję do mężczyzn, dorosłych mężczyzn, więc tutaj nie boimy się takich karabinków, bo zobaczcie, że te karabinki są po prostu wygodne. Kolejne 14 strzałów, czyli teraz będziemy mieli 74, jeżeli to ładnie wyjdzie, bo mi jest, o, każdy się tu może odnaleźć przy takim karabinku. Karabinek cały czas równy. Czyli mamy te 80 strzałów. 80 strzałów mamy równych. Już dalej nawet nie męczę, bo nie ma sensu. Tutaj przeszło przez te konieczyny, czyli możemy go nawet zaokrąglić pod 90 strzałów. Na takim dystansie, no i 25 metrów, nie czujecie jeszcze jakiegoś znaczącego opadu. Jeżeli on już wkracza ten opad, to są to jakieś milimetry, bo ja cały czas, widzicie, górną krawędź mierzyłem, no to gdzieś tu jeszcze było wyżej, a już tu wszystko się troszeczkę niżej układało, ale dalej jest równo. Więc 90 strzałów tutaj wpisujemy. Mamy w kartuszu, to było gdzieś, przyjmijmy, 140, około 120-110 barów już teraz mamy. I karabinek już bym proponował dopompować, chociaż według tej skali, która tutaj jest, to jest PSI w ogóle, do czarnego pola można cały czas strzelać. Czyli jakbyśmy jeszcze przyjęli to, no to tutaj mamy jeszcze, powiedzmy, to by było 1/4 jeszcze tego do wyszczelenia, czyli jeszcze ze 20 strzałów by tutaj weszło, czyli mamy 80, 20 to na upartego do 100 strzałów, byśmy mogli tutaj faktycznie bez opadu strzelać. No ale zakładamy 90 strzałów, jest to rozsądny wynik i za chwilę zobaczymy tego Daystara RG, czy on będzie bardziej celny na 25 metrach, chociaż ten zrobił taki wynik, że to jest rewelacja
Naprawdę, więc no gdzieś tam odbiegamy jednego od tych kupowania gdzieś tam jakichś przestarzałych konstrukcji, jak na przykład AT44 i tak dalej. Ja nie mówię, że moi koledzy kiedyś mieli fajnie porobione, mieli regulatory, że to źle strzelało, ale jak na ten moment tam jakieś 60-70 strzałów z kartusza to jest trochę mało, z celnością kiepskawo, wykonanie, toporność duża tych starych konstrukcji. Drogie, bo to gdzieś w okolicach 2, a nawet ponad 2000 grubo kosztują te niektóre modele tej, powiedzmy, starej marki tureckiej konkurencyjnej. A tutaj Reximex naprawdę zrobił furorę tą Lyrą i tym daj starym, i uważam, że jak za te pieniążki prostota, celność i z tej Lyry te 90 równych strzałów, i to widzieliście, ja się nie przykładam do celowania, wszystko wchodzi praktycznie w te same miejsce. To były teraz strzały nie na skupienie, tylko na ilość. Czyli przyjmujemy 90 równych strzałów i przypomnę, że jeszcze ten karabinek nie był nabity idealnie do tej trójki. On tam nie miał tych 200 bar, czyli 3000 PSI. On miał około 180-185 barów. Także naprawdę od 185 barów przyjmijmy do tych 100, będzie tam może 110, 120, 100, 130, do 130 barów 90 równych strzałów. W limicie 4,5 mm. No, energia tego karabinka jest w okolicy 15-15,5 joula, więc to jest naprawdę dobry wynik. Przechodzę do demonstracji zaprezentowania wersji RG. Żeby było sprawiedliwie, strzelam z jednego i z drugiego karabinka na zwykłym tłumiku za 140 zł, jedna druga NF Hadsanowskim. Wycisza wystarczająco, nie ma sensu przepłacać za tłumiki do limitu, szczególnie do PCP w 4,5, jak ktoś tam nie strzela z FX-ów, impaktów, nie potrzebuje jakiegoś tam tłumika, czy jakiegoś tam jeszcze droższego modelu. No tak naprawdę nie ma co przesadzać, ja strzelam tłumikami za 140 zł i w zupełności wyciszają mi te wszystkie wiatrówki limitowe. To jest model z regulatorem, tutaj jest dołożony regulator, czyli mamy dwa manometry, jeden od regulatora, drugi od kartusza. Nie macie tutaj dojścia do regulatora, żeby regulować jakieś tam ciśnienia na regulatorze, jest on wewnętrzny. Nie mylić regulacji przepływu powietrza tym zaworkiem z regulatorem ciśnienia. Tutaj mamy skalę plus minus, ale ten zaworek, można powiedzieć, jest nieczynny na Polskę, bo jest ustawiony na 16, około 16 joule, czyli na ten limit tak zwany. I tutaj w 4,5 bym raczej tego nie psuł, nie przemieniałbym tego zaworka, bo na 50 metrów te wiatrówki są bardzo celne i nie ma sensu tutaj tracić celności względem energetyki. Jak ktoś chce energetykę, rejestruje, kupuje karabinek 5,5 lub 6,35. Strzelnica tylko i wyłącznie licencjonowana, zamknięta i wtedy się bawi. Limit 50-60 metrów, ja na 60 metrów, widzieliście moje wcześniejsze filmy, to paluszki z baterii ściągałem zarówno w 4,5 jak i w 5,5 mm, uwzględniając poprawki, i naprawdę fajna, celna zabawa. Chłopaki strzelają PRS-a w limicie, nawet tam są chyba cele, z tego co pamiętam, i do 100 metrów i potrafią, no już, to już są większe cele, ale potrafią tak samo skutecznie przechodzić tor. Wracając do tej wersji RG, zobaczymy, czy ten regulator jak gdyby okaże się, że oszczędza jeszcze te powietrze, czy wyjdzie podobna ilość strzałów. No i zobaczymy, jak z celnością. Jest to też wiatrówka z pudełka, bez czyszczenia lufy. Na tym samym tłumiku te same warunki, ten sam dystans, ten sam śród JSB. To jest 450 zwykłe. Tak. I bardzo ładnie na nich lata. Przypomnę, że te wiatrówki mają zwężoną lufę ku wylotowi, czyli jest mocny czok. To jest tutaj na początku te 450 można stosować, strzelać. A podejrzewam, że jak się lufa wytrze tak po dwóch latach, troszeczkę ona jednak tam poprzez tarcie, więc jednak te tam setne milimetra w różnicy tej lufy wejdą. To jest normalne, to jest zużycie materiału. Niektórzy jak strzelają z fakiem prędkością ponad dźwiękową, wylatuje ten śród. Jeszcze stosują różne rodzaje śrutu, szlugi i tak dalej, to wtedy te lufy potrafią im się wytrzeć i tam po dwóch latach
potrafią wymieniać lufy, nie? No a lufa nie jest jakimś wielkim kosztem, 380 zł chyba nowa lufa do Daystara i do Lyry, ale tutaj w limicie taka lufa powinna lata wytrzymać, także nie ma tutaj większych problemów. Dlatego jak ktoś mówi, że nadkaliber nie jest ważny, i tak i nie, ale faktycznie w tych ciasnych, mocno czukowanych lufach można spokojnie zacząć od 4-5-0. Jeżeli robi Wam skupienie, to jak mi tutaj, nie ma sensu pchać w nadkaliber, a potem właśnie po 2 latach, jakbyście czuli jakieś zmiany, czyli że nie wiem, na tym 4-5-0 już ten karabinek na przykład nie robi skupienia pomimo czyszczenia lufy i tak dalej, wtedy można próbować eksperymentować 4-5-1, 4-5-2, 4-5-3, nie? Aczkolwiek nic się nie stanie tak naprawdę, jak wsadzicie ten śrut nadkalibrowy i porobicie testy po prostu skupienia, który Wam lepiej wypada na tarczy, nie? Niektórym lepiej Quiz, niektórym JSB, u niektórych znowu H&N, a jeszcze mój kolega w Reximex się Force 2, 1 poznajdowali tanie śruty typu Olympia czy Premier Dumped, pisze się Domet, i fajnie im naprawdę robi skupienia na tych tańszych śrutach Premiera, chyba Premier Dumped. Tak, test skupienia 25 metrów, wersja RG z regulatorem. I co? No i potem przetestujemy na ilość strzałów. To jest 5 strzałów, sami widzieliście na filmie. 3 strzały przeleciały, 4 strzały przeleciały przez tą dziurę i tu jeden uciekł. Czyli tak naprawdę przez szczelinę mamy 4 strzałów w tym. To jest, żeby włożyć tutaj ten śrut. Taki śrut. 4,5 mm. Widzieliście na filmie, co zrobił ten karabinek. Strzały przelatywały, może mi się uda w zwolnionym tempie to pokazać, jak strzelałem, nie ma tutaj nigdzie w promieniu żadnego strzału, wszystkie 4 przeleciały przez tą dziurkę. Strzelam zwykłą lunetą Hawka, czyli jeszcze lepiej wersja z RG, przynajmniej w przypadku tego karabinka wypadła. No na te skupienia, ale może już się też rozkręciłem, że tak powiem. I lepiej stabilizuje ten karabinek, bo jak przyjechałem, to wszystko rozkładałem, więc mówię, nie są to warunki stałe, tak, i atmosferyczne, i zarówno tutaj strzelec ciągle tak samo nie strzela. Więc tam było też ciasna konieczynka, tutaj też nawet z tym, to jest cały czas paznokieć, ale tutaj te 3 strzały to naprawdę 4 w zasadzie, bo ja 5 oddałem. 5 strzałów w tym zamknąć to jest rewelacja. No to szczerze, miałem wiele HW100, miałem wiele Air Armsów, które z pudełka aż tak pięknie nie strzelały. To jest kolejne 5 strzałów z wersji RG. To co robi ten karabinek, to jest naprawdę obłęd. To jest 5 strzałów. Naprawdę celny, klasa karabinek. Dobra, żeby to troszkę przyspieszyć, ja już strzelam teraz drugi magazynek, kończę. Za chwilę będzie leciał trzeci i przeliczymy sobie te strzały.
Mamy już trzy magazynki puszczone, więc 42 strzały i lecimy dalej. Mamy już trzy magazynki puszczone, więc 42 strzały i lecimy dalej. W kartuszu. No i tutaj nam się zrobiło troszkę mniej. W wersji RG mamy 140 bar teraz, a mamy dopiero 40 strzałów oddanych, 42 strzały. To wersja RG z regulatorem. Może będą te strzały minimalnie stabilnie, ale już na moje oko będzie jednak mniej oszczędna, ale może być to też kwestia tego, że nie znamy dokładnej energii karabinka. Nie mam chronografu, może być różnica 2 dżuli. Powiedzmy te 2 dżule, no to nie jest tak aż tak dużo, żeby robiło tak, ale wychodzi z tego, że teoria... już wiem, o co chodzi. Regulator jako power plenum zajmuje nam tu miejsce. Ten kartusz nie jest dłuższy, bo jest taki sam. Tam mamy miejsce w kartuszu, a tu mamy ten regulator, czyli mamy tutaj odjęte powiedzmy te 6-7 cm. I dlatego regulator zajmuje miejsce w kartuszu i dlatego wyjdzie troszkę mniej strzałów z regulatora. Podejrzewam, że wyjdzie około 70-75, ale będą może tak samo stabilnie, bo widzicie, że tam ten karabinek też strzelał w punkt. Robił takie samo skupienie, był też rewelacyjnie, więc nie ma tutaj wielkich różnic. Jak ja to mówię, w przypadku tego typu wiatrówek do 2000 zł jedna rzecz więcej do psucia się, czyli ten regulator. Więc niekoniecznie wybierałbym wersję z regulatorem, chyba że na chronografie faktycznie wypadałoby ten karabinek, powiedzmy ten 2-3 metry na sekundę lepiej od tego bez RG i dla kogoś jest to bardzo ważne i lepiej mieć tych 70 strzałów bardziej równych, tak, niż powiedzmy tam 90 strzałów, troszeczkę może byłyby jakieś tam różnice pomiędzy 2-3 metry na sekundę, nie? Ale na tarczy, na tym dystansie niewiele to robi na tych 25 metrach. Więc tak naprawdę jak bierzecie wersję bez regulatora, macie na pewno te 80 strzałów pewnych, 90 do 90 nawet w porywach wiatru bez problemu, a nawet na 25 metrów byście tam zeszli do tych 110 bar, to się nic nie stanie, to byście nawet na upartego te 100 strzałów oddali, a tutaj w tej wersji trzeba przyjąć gdzieś 75 strzałów, ale strzelam dalej i zobaczymy, co nam wyjdzie na wyniku końcowym. Jak zdążę jeszcze, to wsadzę dwa rodzaje śrutów i przetestujemy, czy sieją, czy robią skupienie, ale na tarczy na razie ten karabinek, tak jak widzieliście skupienia, jak strzelałem tą pierwszą tarczę ze skupienia, no 4 strzały przez tą samą dziurę, no kapitalnie. Tutaj strzelam, 2 pierwsze strzały. Lecimy z czwartym magazynkiem, za chwilę piąty.
No karabinek już tutaj, jak widzicie, zaczął opadać. Tu było wszystko ciasno. Tutaj już lekko opadł przy szóstym magazynku. Czyli 15, 30, 60 strzałów. 60 strzałów z rega. Ale jakby był dopompowany do końca, to mamy gdzieś 74 strzały z regulatorem, około 80-90 bez. Różnica 20 strzałów na korzyść wersji bez regulatora. Z takich skromnych oczywiście wyliczeń. I teraz trochę tu pomieszaliśmy. Już wam mówię, tu jest ciśnienie w kartuszu, a tu jest w regulatorze. I ono było wysoko podniesione. Ale ten regulator po napompowaniu zaszalał lub manometr i on się teraz dopiero ułożył. I teraz mamy regulator ustawiony, tak jak widzę, na około 120-130 barów. A ciśnienie z kartuszu nam tutaj zjechało już pod 110, no 120 bar. Więc już musielibyśmy kończyć zabawę i dlatego już było widać, że jest opad, bo jak gdyby regulator już miał za mało ciśnienia w kartuszu. Czyli przyjmujemy, że między 65 a 75 strzałów z regulatora mamy równych po napompowaniu wiatrówki do pełna, a wiatrówkę no, napompowaniu do pełna bez regulatora mamy około 80-90 strzałów. Skupienia bardzo podobne, choć lepszy wynik, jak już tylko na skupienia robiłem jeszcze troszkę ciaśniej, wyszła mi ta lyra z regulatorem, ale może to była też kwestia rozstrzelania się, bo się tutaj troszeczkę ustabilizowałem, wyregulowałem oddech, tętno i tak dalej i postrzelałem. Kolejnym bardzo fajnym, ważnym elementem tutaj, o którym miałem wam powiedzieć, niuansie w zasadzie, wsadzacie i blokuje się magazynek albo nie możecie wyjąć, śrucina się wysuwa, ten przód, głowa śrutu się wysuwa i blokuje. Albo nie możecie wsadzić, trzeba po prostu palcem wyciągnąć, poprawić i ją dotknąć, bo ona się czasem już wysuwa i tutaj zaczyna się blokować, nie możecie, trzeba lekko puknąć część nawet i się wtedy skosi, ten śrut go się złamie, także tego nie, znaczy złamie, zegnie się go i dopiero wyjdzie, więc tego nie polecam, tego trzeba patrzeć, czy tutaj głowa śrutu wam nie wychodzi za mocno, jak będzie wychodzić, to będzie blokować. Tak, karabinki, no jak ja to mówię, petarda i czy to weźmiecie wersję z RG, czy bez RG, nie ma dużych różnic. Wersja w orzechu jest również przepiękna, bardzo mi się podoba też ta wersja w laminacie, bo jest oryginalna i jest mało takich karabinków ogólnie, jeżeli chodzi o na świecie, tak, no bo generalnie strzelcy używają różnych sprzętów, różnych karabinków, ale tak oryginalnych osad laminowanych jest naprawdę mało, tym bardziej, że jest to wersja limitowana, także puszczą pewnie kilka tysięcy na świat. No wiatrówki te sprzedają się nie tylko w Europie, ale na całym świecie. Nawet Anglicy je docenili je również na targach, bo w tej kwocie za parę funtów czy za parę polskich złotych mamy przyzwoitego PCP-a. Można by się czepiać, że mogliby lepiej troszkę oksydę zrobić, albo trochę lepiej te magazynki, tak? Bo to jednak są te plastikowe cały czas magazynki, ale nie są złe, strzelają i tak dalej. Nie polecam, tak jak mówiłem, korzystania z wkładki jednostrzałowej. Ja wszystkim dziękuję za uwagę. Tak jak byście szukali, wiatrówki są. Luneta Hawk, bardzo dobra luneta, odporna na wstrząsy, dobra na sprężyny. Wcześniejsza luneta Diana, super obraz, nawet rzekł, że troszeczkę lepszy jak w Hawku, jaśniejszy. Ale dedykowana na wiatrówki PCP i bez Mildota, czyli krzyż, mamy po prostu goły, bez żadnych kreseczek, bez żadnych kropeczek, tak zwany duplex. Tutaj niskobudżetowy tłumik za 140 zł, nie przeszkadzało mi to w zrobieniu na jednej i drugiej wiatrówce praktycznie tych samych skupień. Nie ma dzisiaj czasu na testy śrutów. Może jeszcze na koniec na tych resztkach powietrza, co zostało, spróbuję strzelić z tych dwóch śrutów i na tym dzisiaj kończymy. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Myślę, że tutaj temat lyry i Daystara mamy już przerobiony, mamy wszystko jasno pokazane i wytłumaczone. Reszta to tak naprawdę w waszych rękach, dbanie o karabinek, dobranie śrutu, czyszczenie lufy. I to tyle. Pozdrawiam wszystkich. Do usłyszenia. Hej.